Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Coraz szczelniej zapakowana w swetry i z kubkiem gorącej herbaty, bo na zewnątrz coraz zimniej i chociaż śniegu jeszcze nie ma, zupełnie nie zdziwiłabym się, gdyby spadł pomiędzy naszym nagraniem, a pomiędzy momentem, kiedy Państwo go odtworzą, pomiędzy emisją naszego podcastu. To, co w zimie przyprawia nas odreszcze, to oczywiście jest źródło radości dzieci. Tak też jest w książce, o której dzisiaj będziemy mówić. Drodzy Państwo, na moim biurku Święta w Białej Dolinie. To już trzecia część serii. A ze mną autor Przemek Korsa. Dzień dobry Przemku. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Do świąt jeszcze trochę czasu, ale może dobrze, że widzimy się już teraz, bo dzięki temu będziemy w stanie przekonać rodziców, by święta w Białej Dolinie pojawiły się może nawet nie pod choinką, a w worku świętego Mikołaja, bo mam wrażenie, że tą książkę warto przeczytać jeszcze przed świętami. Już to z perspektywy autora jest to bardzo miłe, i ja wykorzystam jeszcze to słowo wstępu, że podziękuję Ci za to, że mogę gościć w tym podcaście. Natomiast do samych świąt w Białej Dolinie, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to trzecia część i że tak duże gro czytelników już poznało bohaterów z Białej Doliny i zdążyło się z nimi zaprzyjaźnić i wyruszyć w poprzednie przygody, nie, świadczy tylko o tym, że chyba nikt z nas, ani ja. Ani Marcelina, która zrobiła ilustrację, nie była w stanie przewidzieć, w jakie w ogóle niesamowite miejsca zabiorą nas ci bohaterowie i zabiorą nas te książki. Co do świat w Białej Dolinie? Jakby samych w sobie, jako, 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 mhm. jako książki, no, ona nie jest projektowana pod święta, to bardziej próba zderzenia się z tymi wszystkimi oczekiwaniami i emocjami, które towarzyszą nam zawsze przy organizacji świąt, szczególnie jeżeli przy tej, przy tej organizacji i w tej organizacji ważną częścią są nasze dzieci. I wiesz, święta są jedną z moich takich ulubionych pór roku. Z takich ulubionych jakby momentów, bo kojarzą mi się właśnie ze wspólnym spędzaniem czasu z babcią, która przygotowywała ileś tam posiłków z jakąś taką presją, oczekiwaniem i tak dalej. Presją w pozytywnym sensie, bo to była właśnie taka presja. Właśnie o tę presję chciałam zapytać, czy to, czy to dobra presja. Ta tak, radna? to jest, to, to jest to jest dobra presja i wydaje mi się, że wiesz, nadaliśmy taką jakby czasami wywróconą znaczeniowość słów, i tutaj ja oczywiście w tej takiej jakby chcę unikać negatywnej konotacji, taka presja związana z tym, żeby zdążyć, żeby przygotować, żeby było czyste, nie ma w tym nic złego. Mhm. Wie tak. Wiecie, to za zależy. Bo to wynika ze starania, prawda? Z tak. tych relacji, bo tak naprawdę staramy się dla tych, których kochamy. Tak, albo presję możemy narzucić sami sobie, tak jak dziadek Bęben wiecznie, który, jak sama babcia, Bęben, Podkreśla, choruje na ambicje. Więc mnie osobiście ten czas kojarzył się zawsze z, z, ze wspólnym spędzaniem czasu, z prezentami, z choinką. Ja uwielbiam tą ikonografię świąteczną. Nie jest ona dla mnie najważniejsza. Mhm. I właśnie dlatego wpadłem na pomysł Świąt w Białej Dolinie, żeby tych bohaterów, którzy już dla, tak jak wspomniałem, dla części czytelników są już znani. Pokazać ich w sytuacji i zderzyć ich z taką, z taką przygodą, z takim jakby faktem, co będzie, jeżeli te święta im ktoś zabierze. I czy to jest w ogóle możliwe? I czy w ogóle możliwe jest odebranie świąt. I co to znaczy w praktyce? Bo ja tutaj będę starał się być mniej enigmatyczny. Powiem wprost. W Białej Dolinie pojawia się śnieżyca i to śnieżyca stulecia, która uniemożliwia organizację świąt dla wielu z bohaterów, czyli zapomnijcie o przystrojonym miasteczku, zapomnijcie o choince w centrum i wiecie, te opowieści z Białej Doliny i pierwsza, i druga, i trzecia część zawsze były pisane jakby z różnych punktów widzenia i zacząłem się zastanawiać dla kogo, co oznaczają święta i, i czy dla wszystkich to samo i czy każdy musi je lubić i okazuje się, że nie, nie każdy musi je lubić i co w takiej konfrontacji właśnie z z wielką śnieżycą, która jak takie wielkie i białe przychodzi i zabiera i pochłania, co zrobią nasi bohaterowie i jak sobie z tym poradzą dziewczynki, czyli Mija i Janaszka, które właśnie świąt wyczekiwały chyba najbardziej ze wszystkich. Mhm. Do Mija i Janaszki za moment wrócimy, ale wspomniałeś kilkakrotnie o tym, że to jest trzecia część, ja też o tym powiedziałam na początku, no to w takim razie musimy wyjaśnić jedną rzecz. Jeżeli Mikołaj może kupić tylko jedną książkę. Jeżeli w budżecie Mikołaja jest miejsce tylko na jedną książkę i w worku Mikołaja jest miejsce tylko na jedną książkę, to czy może kupić tylko tą trzecią część, właśnie święta w Białej Dolinie, ze względu na to, że jest element świąt, jest czerwona, nadaje się znakomicie na prezent, jest przepięknie zilustrowana, do czego też pewnie jeszcze będziemy wracać? Czy powinien jednak spróbować całą serię? Powiem tak. Jeżeli w budżecie Świętego Mikołaja znalazłoby się miejsce na święta w Białej Dolinie, na jedną książkę, i to miałyby być święta, to po pierwsze byłbym w niebowzięty i bardzo szczęśliwy, i wdzięczny, i w sumie trochę zawstydzony. I, I wskazałbym jednak Święta w Białej Dolinie, dlatego, Aha. że wiecie, wynika to, to też z takiego poczucia, które noszę w sobie jako autor, że ta trzecia książka jest chyba najlepsza. To po pierwsze. Po drugie, no jest to rzeczywiście książka świąteczna. Po trzecie, najważniejsze, one są pisane w kluczu, aby być czytane samodzielnie. One oczywiście następują po sobie, wynikają z siebie. Można jakby ułożyć sobie te wszystkie puzzle, później w całość. Natomiast jest to samodzielna książka. Aha. Więc spotykamy bohaterów w momencie, w którym... Jakby każdy ma szansę ich poznać, i, i, i narrator wprowadza ich dokładnie w taki sam sposób, jakbyście się widzieli czy spotkali po raz pierwszy. I, i to było fajne. I, to, i, to, i to, to jakby podpatrzyłem w tej literaturze, która dla mnie była bardzo ważna, która mnie kształtowała jako, jako, jako dziecko. Bo wiecie, generalnie jest taka opinia obiegowa, jeżeli chodzi o tworzenie literatury, że ta dziecięca jest najtrudniejsza do napisania. Tymczasem Dobra. okazało się, że chyba ja przez swoje nie, mm -hmm. albo przez ilość czasu, Dziecko w sobie, spędzał. tak się ładnie to nazywa. Tak, tak. Przez moje <laughs> dziecko wewnętrzne, <laughs> które jakby nadal czyta regularnie muminki. Ja czytam mm -hmm. muminki raz do roku. Nie, no, ja mam całe serię, nawet dwie serie muminków stoją na moich półkach. Tak? No ostatnio za naszką znowu czytaliśmy zimę muminków z moją córką. I tam choinka jest jeszcze. Nie? Tak. To jest świetne opowiadanie. sama tak, po tak. choinkę, bo to jest przesapawek. I wiecie, te wszystkie rzeczy, mnie, mnie które mnie zachwycały, one były skonstruowane w bardzo podobny sposób, i to są rzeczy, o których się nie mówi Aha. normalnie, no bo jakby z sekretu pewnych książek dopatruje się, wydaje mi się, czasami w zupełnie innych e, innych rejonach. Upatruje się tych, te, tego sekretu sukcesu czy popularności, czy jakiejś ponadczasowości, nie tam, gdzie się powinno. Natomiast wydaje mi się, że taką największą siłą Muminków jest to, że właśnie każdą książkę można czytać osobno, ale też. Jakby totalne odarcie z technologii, i mm. to była największa inspiracja dla mnie do stworzenia Białej Doliny, tych bohaterów i tych wszystkich postaci, bo wiecie, żyjemy w jakimś bumie technologicznym. I ja absolutnie nie chciałem tworzyć bajek, które, nie wiem, próbują nad dziećmi nadążyć i, i mówić ich językiem i dostosować się, bo ta technologia się zmieni na moment. Mm -hmm. I nie, nie chcę tutaj złowo wróżyć i mówić, że będziemy mieli hologramy czy androidy, które będą, nie wiem, żyły, ale. Pewnie będziemy mieli, pewnie już są, które będą pomagały przygotować mleko dla naszych pociech albo zmieniać pieluchy i tak dalej. Już uczą się z nami na przykład języków Oczywiście, już można się uczyć w ogóle z, za pomocą sztucznej inteligencji. Natomiast ja, ja chciałem, żeby Biała Dolina była takim bezpiecznym miejscem, które kojarzy się, które raz, że z jednej strony pomoże budować takie ciepłe, jakby. Fajne wspomnienia, a starszym czytelnikom, dorosłym czytelnikom przypomnij te czasy, kiedy po prostu wychodziło się, wiecie, do lasu albo spało w stodole. Mhm. Ja nie jestem jakimś, wiecie, maniakiem pro, proekologicznym, więc jakby bazuję na bardzo prostych emocjach, ale gdyby ktoś powiedział, że jestem maniakiem proekologicznym, to żebym się nie, nie obraził. Natomiast chodzi mi o samą intencję, tak. że bardziej chodziło o właśnie powrót wspomnieniami do tych najlepszych momentów z mojego dzieciństwa. Mhm. I rozmawialiśmy o dzieciństwie Marceliny, ilustratorki, i próbowaliśmy to wszystko skombinować. I okazało się, że wiecie, czasami jak się ludzie poznają, lubią, mają to samo poczucie humoru, że rzeczywiście dzielą również bardzo podobne wspomnienia z dzieciństwa. Mhm. I wydaje mi się, że to w Białej Dolinie udało się uchwycić. Bez technologii, powoli, blisko natury, szum drzew, mhm. zwierzęta kochająca babcia, taka, kochający taka dziadek. Taka trochę, nie? Tak. Taka, takie miejsce, gdzie można uciec przed tą naszą codziennością, tym naszym zabieganiem, tymi naszymi problemami, niektórymi bardzo tak. poważnymi, niektórymi tak poważnymi, jak sobie to w głowie ułożymy. To rzeczywiście jest takie miejsce, gdzie się można schować i w tej przestrzeni też y, dziewczyny mają świetne miejsce by dorastać, do mm. odkrywania różnego rodzaju prawd o życiu, no mm. bo tak naprawdę one najwięcej uczą się przez takie sytuacje dnia codziennego. To prawda i wydaje mi się, że postawienie, bo jakby opowiadania są w, um... Wiecie, Biała Dolina to jest jakby zamknięta opowieść zawsze. Jeżeli każda książka, to jest trochę zamknięta mm -hmm. opowieść, bo... Zawsze jest st... leśniczówka, zawsze jest las, zawsze tak, jest... Tak, ale jest główny patrz, motyw dziazec, przewodni, jest, fabularny, tak. Tak. I, tak. I bohaterowie się... I bo, i powracają bohaterowie, mm -hmm. ale mamy dwa typy opowiadań, mm -hmm. y, które się przeplatają, tak. czyli dwa typy rozdziałów tak naprawdę. Mamy taką naprzemienną narrację, bo z jednej strony mamy Miję i Janaszkę, które obserwują dorosłych, które, którzy czasami zachowując zachowują z ich perspektywy niedorzecznie. Tak. A pomysł był dość... dość Prozaiczny, bo ostatnio się zacząłem zastanawiać, znaczy kilka lat temu, ale zacząłem się zastanawiać, jak Anaszka, moja córka, musi postrzegać moją pracę, mhm. jak dziwne musi to być, jak wiele, wiele może nie rozumieć i to rzeczywiście wsadziłem jakby w te postaci z książki i to jest całkiem zabawne, wydaje mi się, bo dorośli się zachowują niedorzecznie czasami wystarczy po prostu, nie wiem, usiąść, spędzić ze sobą czas, a dorośli chcieliby ratować po prostu, wiecie, świat, no. I, Idealnie to pokazuje po prostu dziwne zachowania dziadka z ich perspektywy, który na przykład już nie jeden raz przecież Białą Dolinę uratował, no bo to jest już trzeci raz, kiedy dziadek bęben, że się powtórzę, ale to mnie akurat strasznie bawi za każdym razem, choruje na ambicje, bo tam to jest jednak pejoratywne trochę, bo on rzeczywiście choruje tak, na to. Tak, ale o, to jest takie pejoratywne, wypowiedziane przez osobę, która go kocha. Więc z drugiej strony rzeczywiście tak. znowu mamy takie zmiękczenie tak. i z, mamy też dziadka, który się przyznaje do tego, że gdzieś się trochę zagalopował i w tym lotowaniu świata zapomniał o tym świecie najbliższych. Natomiast nie zapomniał aż tak bardzo, jak czasami nam się zdarza nawet, więc no, szczerze bo... powiedziawszy, no wszystko tu jest bardzo takie pozytywne. Tak. I nawet jak coś się dzieje, no, nieidealnego, no to ta nieidealność jest wpisana w nasz świat. No wiesz, to jest właśnie, to jest ta farsa dla dorosłych, mm. żeby oni, oni jakby tak. spojrzeli trochę, odbili się. Znaczy oni dostają tam żółtą kartkę wcześniej, zanim się cokolwiek złego jeszcze zdarzy. Tak, no, tak, 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 A, a nie mówię, że się dzieje cokolwiek złego, mm. bo to wszystko właśnie balansuje. No bo, na... no bo ciężko powiedzieć, że dziadek nie powinien ratować świata, tak, no, dziadek jest nadleśniczym, tak. prawda? Tak. nadleśniczy bęben. No właśnie, jest nadleśniczym. No i słuchajcie, no gdyby dziadek nie ratował tej e, doliny, no to może rzeczywiście wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej, więc dziadek jest osobą niesamowicie sprawczą, niesamowicie zaangażowaną, która posuwa, e, no nie tylko akcję do przodu, ale też zabezpiecza przecież to wszystko, co kocha, czyli hmm. tak naprawdę staje w obronie, e, więc ja będę cały czas dziadka bronić. Ja tak. uwielbiam babcie i tak. szanuję ją za ten taki support, który robi i naleśnikami, i, słuchajcie, i tą konfiturą truskawkową, jeśli dobrze pamiętam, e, i słuchajcie, i tą atmosferą, Atmosferą takiego, takiego ciepła i zrozumienia, ale ja uwielbiam dziadka bębna. To jest dziadek Bęben, ja nie mogę tego chyba głośno powiedzieć, ale dobra powiem, <grym> Bo macie ekskluzyw. dziadek Bęben to jest moja ulubiona postać. No. Autentycznie, jakby w całej tej gonitwie za właśnie karierą, realizowaniem się zawodowym, za zabezpieczaniem swojej rodziny, mojej żony, dziecka i tak dalej, za wiecie, taką próbą przygotowywania przyszłości dla mojego dziecka bo to stało się częścią mojej misji. To jest w ogóle, jakby bycie rodzicem jest najbardziej naturalną rzeczą na świecie. To jest najbardziej naturalna rzecz, jaka mnie spotkała, i, i, i tak dalej. Dziadek Bęben dla mnie samego trochę staje się przestrogą, bo jest to postać, która jest bardzo ambitna, która jakby zdobyła chyba wszystkie możliwe medale, i, i, te, i tak dalej, i tak dalej, wszystkie możliwe oznaczenia, a nadal czuje taki głód. Chociaż jakby fajnie zwróciłaś na to uwagę, dla niego najważniejsza jednak jest koniec końców rodzina i ta babcia, na którą zwróciłaś uwagę, też jest fantastyczną osobą i wydaje mi się, że babcia Bęben jest jedną chyba z najinteligentniejszych, o ile nie najinteligentniejszą postacią w całej książce. No, więc mamy narrację tych dzieci i tej całej rodziny trochę patchworkowej, trochę sklejonej i mamy... Te pozostałe rozdziały, o których wspominałem, czyli te inne opowiadania, które są pisane w ogóle z perspektywy Leśniczego Gałązki, który mieszka z dala od nich, gdzieś pośrodku lasu. Leśniczy Gałązka jest podwładnym nad Leśniczego Bębna. Oni są ze sobą jakby wszyscy powiązani na dobre i na złe. Tylko, że Leśniczy Gałązka, uwaga, i tu was zaskoczę, nie lubi świąt, mhm. nie lubi towarzystwa, jest generalnie introwertyczny, lubi być sam i, i, i ciągle po prostu ktoś, ktoś mu... Tak. wiecie, ktoś mu się ładuje do tej leśniczówki, albo pojawiają się kolejne problemy i z książki na książkę to jest coraz coraz zabawniejsze. Widzicie, przypomniałem sobie kilka scen z tej nowej książki. No, ja pamiętam sobie czas tą piżamę, słuchajcie, jednak, tak, to znaczy tak. w momencie, kiedy się podwodnego w piżamie widzi, a zwłaszcza już na zewnątrz leśniczówki jednak, albo w niewłaściwych godzinach, no to no co tu dużo mówić, to jest przezabawne. Tym bardziej, mi... że leśniczy gałązka jest w ogóle niezdyscyplinowany. Tak. Jest jakby urodzonym leśniczym, kocha naturę, rozumie naturę, ale on w przeciwieństwie do swojego przełożonego, czyli dziadka głównych bohaterek... Nie jest chory na ambicje, prawda? Nie jest chory nie. na ambicje, ale też żyje w tym rytmie lasu i natury, uh -huh. czego nadleśniczy bęben... Jakby, nie rozumie na początku. Nie, nie rozumie na początku. Więc to jest też fajne, że oni się zderzają, że, że oni są kompletnie różni i inni. I Koniec końców w Świętach w Białej Dolinie każdy dostaje takie święta, jakie, jakie, jakie chce. I wiecie, morałem tej opowieści jest... Co, jeżeli zabierzemy wszystkie te lampki, choinki, prezenty, Biała Dolina zostaje odcięta jakby od, od reszty świata, pociąg przyjeżdża po raz ostatni, nie wszystko da się przygotować? Trochę tak jak w życiu, nie jesteśmy przygotowani na krytyczne, krytyczne chwile, krytyczne momenty. I co, jeżeli po prostu ze świąt zabierze się wszystkie te rzeczy, które nam się ze świętami kojarzą, i jakby wiecie, no. Jestem bardzo zadowolony z tego, że, 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 że ci bohaterowie, w zasadzie wszyscy mają taki morał, że w świętach najważniejsze jest, najważniejsza jest wdzięczność i tam jest kilka morałów, każdy z bohaterów ma swój własny, ale one sprowadzają się do tego, żeby to jednak był czas zadumy, właśnie spędzenia czasu ze sobą, okazania wdzięczności i, i jakiejś takiej celebracji drobnych rzeczy że bez prezentów, bez wszystkiego można sobie kapitalnie poradzić, a leśniczy Gałązka, i tutaj zdradzę wam jakby część zakończenia, wcale nie kończy przy stole z pozostałymi, tylko przy pierwszej możliwej okazji wraca do leśniczówki, żeby być sam ze swoimi psami, z niskim pietruszkiem i z dzikim jarkiem. No ja sobie tak myślę w tym momencie, czy my nie powinniśmy czasami swoim bliskim pozwolić wrócić do leśniczówki, bo czasem mam wrażenie, że niektóre osoby też trochę na siłę w tej aurze świątecznej przed kominkiem w cudzysłowie trzyma, a one faktycznie dużo lepiej się czują same ze sobą, i może my tak naprawdę tego czasu czasami z takiego samotnego potrzebujemy, żeby gdzieś poświętować właśnie w zaciszu domowym, bo tej stymulacji mamy mnóstwo. więc Za to dużo. Rzecz, no więc właśnie, więc to jest trochę ta, taka książka o szacunku do drugiego człowieka też. I o i dawaniu o, przestrzeni innych. Właśnie, o takiej y, szacunku do odmienności, tak. no bo przecież, gdy panowie y, leśniczy się spotykają, no to no, zapowiada się wielka katastrofa, a w pewnym momencie oni doceniają tą swoją odmienność, właściwie się zaprzyjaźniają, więc y, no, to bardzo łatwo można przełożyć na nasze codzienne życie. Można, lekcja. można, można, poza tym, wiecie, wydaje mi się, że to też fajny morał, jakby z perspektywy dziewczynek, bo, bo pisanie z perspektywy dziecka, tak jak gościnny to robił w przypadku Mikołajka. Jest o tyle wdzięczne, że tak jak wspomniałem, powtórzę moje własne słowa, ale za każdym razem wprawia mnie to w wesołość, że dorośli się naprawdę zachowują niedorzecznie A. z perspektywy dzieci. Czasami jakby z perspektywy dziecka kłócimy się o rzeczy, które są absolutnie, jakby wiecie, nie są powodem do kłótni. Przejmujemy się rzeczami, które tak naprawdę w perspektywie czasu nie, ma, nie mają znaczenia. Robimy z igły widły, a następnego dnia już jest w porządku i dziecko obserwuje nas i mówi nie, no to jest, wiecie, no to jest całkiem, całkiem zabawne, więc Wydaje mi się, że to one się głównie uczą tego w świętach w Białej Dolinie, że każdy zasługuje na święta takie, jakie sobie wymarzy, i że niektórzy spędzają święta na świecie siedząc na plaży, Aha. a niektórzy w ogóle spędzają je sami, a niektórzy w ogóle nie mają prezentów i w ogóle nie mają lampek, bo o coś zupełnie innego chodzi i że tych świąt jednak koniec końców nie da się odebrać i nie Aha. da się ich. Wiecie, to my jesteśmy tymi świętami, to my sprawiamy, że. Nawet gdybyśmy mieli teraz przy wody, nie wiem, świętować, świętować. przyjście Nowego Roku i tak dalej, to wydaje mi się, że byłyby to świetne święta. Wszystko zależy od nas. Zwracasz uwagę na to, że dzieci inaczej postrzegają świat, i inne aspekty są dla nich problematyczne. No i rzeczywiście w tych książkach pojawia się dużo różnych wplecionych mądrości. Ostatnia część jest nawet opatrzona, słuchajcie, komentarzem Grzegorza Kazdebkę, który wprost zwraca uwagę, że to bardzo inteligentna książka, natomiast rzeczywiście jest też lekka i nie jest przeładowana właśnie jakimiś takimi dydaktycznymi wątkami, więc ona rzeczywiście jest bardzo dobrze zbalansowana. Natomiast ja bym chciała teraz zwróć uwagę na no, te kwestie, które są istotne z perspektywy dziecka, no bo tam się pojawiają choćby takie wątki jak, mm, jak zakochany tata. No, to jest mhm. bardzo poważna kwestia i może być niezrozumiała dla dzieci. Tak jak ty mówisz, że dzieci obserwują nas i pewne rzeczy no, są dla nich niedorzeczne, a czasami po prostu zwyczajnie niezrozumiałe, albo stanowią zagrożenie dlatego, że to, to jest zupełnie nowa sytuacja, no bo tak i w tym tej sytuacji było, że zwyczajnie dzieci się boją zmian. Wiesz, co w ogóle motywem przewodnim całej tej książki jest zmiana? Aha. Zmiana, bo no tak. pierwszy raz jest taka śnieżyca. Zmiana, bo być może leśniczy gałązka przestanie być leśniczym. Zmiana, Staszle bo to być może naprawdę. bo być może nadleśniczy przejdzie na emeryturę. Na, hmm. na emeryturę też to będzie zmiana. Zmiana, bo tata Anaszki zakochuje się i nagle się zmienia status quo. Aha. A przecież dobrze jest, jak jest. czy miałoby się cokolwiek zmieniać. No. Dlaczego tata miałby być zakochany, skoro jego najważniejszą funkcją jest być się tatą? Tatą, tak. Więc to jest fajne. I to dawanie przestrzeni rzeczywiście z tej książki wybrzmiewa. I wiecie, no ja jestem jakby od samego początku, bo jestem rozwodnikiem. I wychowuję moją córkę jakby pół na pół. Czyli Anaszka spędza tydzień u mnie, tydzień u swojej mamy. I myśmy rzeczywiście skonstruowali zupełnie nową paczworkową rodzinę. I to trwa od wielu, wielu, wielu lat. Więc jakby opowieści z Białej Doliny, no ta pierwsza część i, i ten początek, to za wprowadzenie, że Anaszka mieszka trochę u taty, trochę u mamy i że, i że można kogoś kochać, ale można do siebie nie pasować. I to, że jakby twoi przyjaciele mogą stać się twoją rodziną. Że to mhm. niekoniecznie muszą być więzy krwi. To wszystko wynikło z mojej potrzeby wytłumaczenia mojemu dziecku moich wartości i rzeczy, które siedzą w mojej głowie. I tak jak wspomniałem... Ci bohaterowie, ta książka, te książki nigdy nie były zaprojektowane, nigdy nie miały gonić za dziećmi, nigdy nie miały gonić za trendami. To była, jakby dla mnie to był klucz porozumienia z moim dorastającym dzieckiem, wtedy kilkuletnim. I, i wierzę też w to, że jak, jak kiedyś mnie zabraknie i ona będzie dorosła, zawsze będzie mogła wrócić do tych książek i, i powiedzieć, tak, taki był tata, w takie rzeczy wierzył i tak dalej. Więc wiesz, to, że opowieści z Białej Doliny spotkały się z tak ogromną miłością ze strony czytelników, teraz już powiem to wprost, bo mnie na przykład jako autora nigdy wcześniej to nie spotkało, z tak ogromną miłością, zrozumieniem i tak dalej, potwierdza tylko to, że, że, że rzeczywiście jakaś taka szczera intencja, prawda zawarta w tych opowieściach i, i, i powód, dla którego w ogóle powstały, rezonuje z ludźmi. Iż tam nie ma przesadnego dydaktyzmu, bo nigdy nie miało być. Tam jest po prostu rzeczy, takie wartości, które ty byś chciała przekazać swoim dzieciom. Ja bym chciał przekazać swoim dzieciom. I naprawdę niesamowite jest to, że to zadziałało. Tym bardziej, że na przykład nie chciałem na świętach w Białej Dolinie żadnych polecajek, blerbów i tak I rzuciłem w formie żartu, że. I, nie wiem, jedyną osobą, która mogłaby napisać na nakładkę będzie Grzegorz, jak mógłby być Grzegorz kazdebkę od Detektywa Pozytywki, ale na nic innego się nie zgadzam i nagle następnego dnia zazwyczaj mi powiedzieli, że Grzegorz się zgodził w ogóle całkowicie za darmo, że wsparte książki, że je lubi, że w ogóle są dla niego też jakby, nie wiem, w pewien sposób ważne i to, to było niesamowite, że on jakby trochę mnie... Wiesz, na namaścił, nie musiał tego robić. Trochę mnie mianował ten na no, takiego rycerza, wiesz, no, przyłożył mi mieć ale do to jest, słuchaj, na... Ale to jest w ogóle bardzo ważna rekomendacja, dlatego że no wiadomo już, że książki są zabawne, tak? No, przecież jak bez względu na to, co pisze, jak ważne treści tam ukrywa czasami pod powierzchnią, no to one muszą być przede wszystkim dobrą zabawą dla dzieci. I rzeczywiście książki o Białej Dolinie to jest przede wszystkim świetna rozrywka. A pamiętajmy, że jeżeli młody czytelnik ma nadal być czytelnikiem, nie uciekać w stronę nowych technologii, i nie rzucać książkami, bo są zwyczajnie nudne, no to te książki muszą dawać mu frajdę. I ja tak. mam wrażenie, że to, co robisz, no to poza tymi wszystkimi wartościami, o których mówimy, i tematami, które mogą się teraz przydać i w przyszłości, no to rzeczywiście to jest dawanie dużej frajdy czytelniczej. Wiesz co, no ja w ogóle jestem zdania, że książki powinny dawać radość. Nie ma absolutnie żadnej różnicy i nie chcę teraz nikogo urazić, ani, ani atakować jego światopoglądu, ale nie ma żadnej różnicy pomiędzy oglądaniem filmu, czytaniem książki, graniem w grę, rozwiązywaniem krzyżówki, układaniem puzli. Tak. To jest rozrywka. Mhm. Tylko, że my, myśmy na pewnym etapie, nie wiem dlaczego, zrobili z książek jakiś przykry obowiązek, i tak. ten niski jakby procent czytelnictwa w Polsce wynika z faktu, że ludziom się książka nie kojarzy z frajdą ani okay. z przyjemnością, tylko z jakby z trudną literaturą, z obowiązkiem, z pracą domową, z czymś absolutnie nieprzyjemnym. A, a, a czytanie powinno być przyjemne, i w ogóle nie wiem, no, jadąc do Krakowa na przykład na spotkanie z Tobą, a naszka mi towarzyszy, moja córka. Która teraz ma już 10 lat. No i ona się liczy, ta dziennik cwaniaczka na przykład. No i się świetnie bawi. I to mnie cieszy w ogóle bardzo. Bo... No i właśnie o to chodzi, że pewnych rzeczy nie cenzurować i nie narzucać. Tak. Natomiast no, myślę, że tutaj rodzice nie będą mieli takiej potrzeby, ponieważ te książki są znakomite zarówno pod względem formy, jak i treści. Ja do tej formy za moment chciałabym nawiązać. Natomiast no, to są też takie książki, które dają dużą przyjemność no, dorosłemu czytelnikowi, bo ja z przyjemnością kolejne opowiadania czytałam. Ważne jest też to, że są złożone z opowiadań, więc można sobie łyknąć jedno opowiadanie naraz. Nie trzeba inwestować dużej ilości czasu na przykład. Tak, pamiętajmy, że dzieci są przestymulowane. Pamiętajmy, że dzieci są jednak zmęczone nadmiarem obowiązków i wszystkim tym, co się dzieje dookoła. Są pod wpływem stresu, tak samo jak my dorośli. I myślę, że taki podział na poszczególne rozdziały, które są spójną całością, które są odrobinę zabawne, mają mnóstwo wątków, które mogą być ważne z perspektywy dziecka już. Nieważne, czy są ważne z naszej perspektywy i czy są bardzo mądre i czy rzeczywiście tam są całe mądrości życiowe wplecione. Ważne, żeby rzeczywiście one jakoś były spójne z tym, co, czego dziecko potrzebuje. I rzeczywiście, moim zdaniem, to jest jakaś droga do młodego czytelnika, a jednocześnie rodzice czytają wewnątrz takie rzeczy, słuchajcie. Nieustannie szukamy idealnych momentów, idealnych, aby coś zacząć, czegoś dokonać albo coś zakończyć. A przecież czasami można zrobić coś tak po prostu. I takich myśli w tych książkach jest bardzo dużo, bo ja przyznaję szczerze, że te dwie, które fizycznie dostałam od wydawnictwa, bo trzecia jest na moim dysku, ja wolę te fizyczne, bo właśnie mogę je zakładać i one rzeczywiście wyglądają trochę jak jeże, bo są dookoła oblepione różnego rodzaju zakładkami, ale rzeczywiście takich cytatów w tych książkach jest bardzo dużo i można sobie o nich rozmawiać i można o nich sobie myśleć. I nawet jeżeli rodzic jest obecny w tym procesie czytania, w tych rytuałach wieczornych, bądź niekoniecznie wieczornych, to też zrobi mu to po prostu dobrze, tak? To jest taka trochę szklanka czystej, dobrej wody dla nas dorosłych. Okej, to miłe, ładne porównanie. No, ale trochę tak jest, bo. Ale z, a propos czytania, ja na no. przykład y, wiesz, jest jeszcze jedna analogia, mhm. a propos uczenia dobrych nawyków. Moje dziecko na przykład pije tylko wodę i nic jej nie smakuje poza wodą. Mhm. No właśnie mi to że mi się, się to łączy, wszystko, tak mi się wydaje. To my jeszcze o formie, może na koniec, bo ta forma nie jest bez znaczenia. Na tak. początku powiedziałam, że to piękna forma praktycznie prezentowa. No a przecież tylko jedna część dotyczy świąt, a wszystkie są znak w znakomitej formie. Kim jest Marcelina? Bo to jest ciekawy tak. wątek. I y, jak to się stało, że Marcelina sprawiła, że te książki są takie piękne? To jest w ogóle niesamowita historia, bo bez Marceliny nie byłoby białej doliny. Myśmy się poznali po jakimś koncercie. Marcelina jest wokalistką mhm. całkiem znaną. Z Piotrem Roguckim zrobiła ten słynny utwór Karmelowe. I myśmy się poznali po jakimś koncercie, od razu się zaprzyjaźniliśmy od razu zatrybiło to nasze takie, wiecie, poczucie chmoru i tak dalej. Po prostu czasami się spotyka kogoś i te I rzeczy po prostu działają, tak. I od słowa do słowa Marcelina powiedziała, że słysząc, czym się zajmuję zawodowo, powiedziała, że zawsze chciała stworzyć coś dla dzieci, a ja jej wtedy powiedziałem tak. Aha. A byłem w trakcie, jakby... To było chyba chwilę przed rozwodem, w trakcie rozwodu i tak dalej. Powiedziałem, że też chciałbym napisać coś dla dzieci właśnie z potrzeby, jakby... Komunikacji z moim dzieckiem i ona zaczęła mi opowiadać o leśniczym gałązce, prawdziwym leśniczym gałązce, który mieszka w Szklarskiej Porębie. Zaczęła mi opowiadać o ciągłym problemie jakby z wycinką lasu i tak dalej, i tak dalej, bo Marcelina, jak się już domyślacie, mieszka w Szklarskiej Porębie, choć karierę zawodową toczy w ogóle w granicach całego kraju. I strasznie mi to przestymulowało i w ogóle stwierdziłem, hej, to będzie świetny pomysł na bajkę. Leśniczy gałązka, tajemnica znikającego lasu. I nie wiem, przygadaliśmy cały wieczór. Następnego dnia bądź dwa dni później wysłałem jej gotowe opowiadanie i powiedziałem do niej, że dobra, to mamy to. I to w zasadzie te opowieści z Białej miały być tym jednym opowiadaniem, niczym więcej. W ogóle nie, nie, nie sądziłem, że zostałem tam wprowadzeni bohaterowie typu Anaszka, Mija, że wymyślę Dziadka Bębna i tak dalej. I nagle wiecie, dziewczyna, która jest wokalistką, która nigdy wcześniej niczego nie ilustrowała, za namową moją i, i Doroty Schulz, jej przyjaciółki, bardzo utalentowanej fot pani fotograf, zaczęła szkicować, ale zaczęła szkicować jako, wiecie, taka robocza inspiracja dla prawdziwego ilustratora. Tylko okazało się, że te szkice są tak zabawne i tak nam się podobają, że ostatecznie Marcelina została po prostu ilustratorką. No. I, I ja w międzyczasie za namową Przemka Romańskiego z wydawnictwa SQM wróciłem do świata Leśniczego Gałązki, wymyśliłem pozostałych bohaterów, wymyśliłem strukturę tak, żeby nie naruszyć tego opowiadania głównego, trochę wokół niego zbudować całą książkę. I nagle, wiecie, dwa, trzy lata później siedzimy i rozmawiamy o świętach w Białej Dolinie, co jest absolutnie, absolutnie niesamowite. A Marcelina też rysuje coraz lepiej, bo te ilustracje w tej, słuchajcie, no świętach Białej Dolinie są najpiękniejsze, jeżeli chodzi o, o wydanie tej książki. A, że nawiążę jeszcze do tego, co mówiłaś wcześniej a propos formy, ale też a propos jakichś takich przemyśleń i myśli zawartych w samym tekście. Wiesz, kluczem do pisania Białej Doliny, poza emocjami, intencją i tym wszystkim, o czym wspomniałem, jest to, żeby traktować czytelnika poważnie. Mhm. Młodego czytelnika poważnie, jak dorosłego. Nie upupiać go, nie traktować go z góry. To ma być literatura, to ma być spotkanie, w którym i dorosły, i młody znajdzie coś dla siebie. Mhm. I na tym polega sekret muminków, moim zdaniem. Na takiej właśnie, na tym odarciu z technologii, takiej, co, co sprawia, że to jest ponadczasowe, ale też na traktowaniu uczestnika poważnie. I wydaje mi się, że, że, że to działa. Po prostu. Mhm. Właściwie to, co powiedziałeś w kontekście tworzenia ilustracji, idealnie nam pasowało do cytatu, który wcześniej przeczytałam, no bo tak, no bo po prostu ona zaczęła coś, zaczęła coś robić, czego bardzo pragnęła, tak? I tak? Dorosła kobieta. Tak. Dorosła kobieta, która nigdy wcześniej nie, nie ilustrowała, i teraz nagle okazało się, że zrobiła ilustrację do trzech książek z serii Bia Dolina, a zaczęła robić też ilustrację do swojej najnowszej płyty, jakąś taką, w ogóle wiecie, całą ikonografikę, taką identyfikację wizualną i tak dalej. No, dziewczyna została graficzką. W trzy lata, nagle. Moi drodzy, wszystko jest możliwe. Pięknie nam to pasuje do okresu przedświątecznego. Teraz już Państwo wiedzą, że seria nie tylko mądra, ale też bardzo ciekawa pod względem estetycznym. Seria, w której można się zanurzyć jak w połach koca, przed kominkiem, która przenosi do leśniczówki gdzieś daleko od wszystkich problemów, w której smakowicie pachną naleśniki z konfiturami truskawkowymi, bardzo Państwu życzę, byście w nadchodzącym zimowym czasie, nie tylko w czasie świąt, znaleźli takie właśnie miejsce dla siebie i, co ważne, takich ludzi, z którymi nam zwyczajnie dobrze. Bo, tak jak jeden z bohaterów mówi, rodzinę można sobie stworzyć. Stwórzmy sobie w takim razie własną Białą Dolinę. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia w Białej Dolinie.